witajcie, tu wasz Mike i oczywiście Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, będziemy sobie kontynuować naszą karierę, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Niestety Mike sobie utracił ostatni zapis, po prostu się coś zepsuł, ale mam dla was dobrą wiadomość. W tym czasie wyszła mapa Rusmap. Tylko niestety dalej nie da się tego sobie zobaczyć, no ale tam jest Rusmap, widzicie Tallinn i w ogóle, nie? Więc mamy tak jak poprzednio. Z tego co czytałem, Poland Republic za bardzo się nie zmienił, bo główny jego projektant tej mapy jest w szpitalu i tam miał jakiś zabieg, więc były tylko poprawki, no ale mniejsza z tym. No to co, zaczynamy naszą dalszą podróż. Zobaczymy, czy maili jakieś nie mamy. O, mamy mail. Nowiutka ciężarówka marki Mercedes. Jest na sprzedaż. No proszę. Już nas zapraszałem do kupna Mercedesa, no, no niestety. Na razie mam tylko 5000 w swoim tutaj kasy. Mam nadzieję, że będzie teraz ciszej niż poprzednio było ponoć za głośno, które jak oglądałem sobie ten odcinek, to był za głośno, ale już mówię, nie miałem jak to zmienić, więc tak będzie. No i zobaczymy, gdzie dzisiaj nas płynie. Oczywiście szybkie zlecenie, bo nie mamy jeszcze swojego transportu. Lidl! Nowogradu do Piły. Oj, naszym Mercedesem. Pojedziemy. Pojedziemy sobie. No. W Nowogradzie do Piły. Jakieś zlecenie dziwne, jakaś nowa wiadomość. I mamy nową wiadomość, którą odczytam sobie później. Widzę, że już jesteśmy za... załadowani, jak ładnie. Ładny jakiś ten, Lidl ma tutaj te. No dobra. Odpalamy. To gasimy. Ponoć dzienny mam, czyli nie muszę zapalać nic. No jedziemy drogę. No tylko... w którą stronę? Czuję, że w tamtą. Chyba. Bo tu jest... O panie, to nie będzie łatwe wykręcić. Otarliśmy z samolotu, ale... jedziemy! Niestety nie mamy nic, żadnych kurde upiększeń. No niestety. Na razie nie będziemy mieli akcesorii kabinowych. Bo ten są. No, ale musimy sobie radzić. Jeszcze... czekajcie chwilkę. Zmniejszymy se. Jeszcze troszkę... tak nie będzie. Ustawiłem sobie siedzenie i dalej jedziemy. Proszę, zlecenie z Lidla mieliśmy. O, tu jest was. Tam... o, czekajcie chwilę.
Musimy jechać do Piły. A dlaczego nas... Tu mamy jechać? O proszę, nie dało nam tego. Bo GPS nam nie pokazuje drogi. To tak za bardzo. Nie, no dobrze, jedziemy. Pojedziemy sobie prosto i tu na rondzie... To jest dziwne. Dlaczego nam... Tu będziemy się skręcić i później tu... Jakoś... Ile tu... Coś ciekawego, bo nie mamy trasy podróży. Musimy sobie sami jechać. Nie mamy tej, o, jeszcze oczywiście jakieś roboty. Wiadomo. Mniej? Teraz chyba już nie będzie za głośno. Nie wiem, czy trochę na tnie za cicho. GPS tam nie chce działać. Ciekawe co się stało. Szybciej. O matulu. Wszędzie roboty drogowe. Wyjechać z tego Nowogradu. Dobra, jedziemy. Przed samym wyjazdem patrzcie, no. Ale jedziemy nad Mercedesem, który mieliśmy wcześniej. No proszę, jak nam się trafiła przejażdżka. Co tu znowu? Inspekcja drogowa, na szczęście nas nie zatrzymali. Ale mamy naprawdę jakiś pechowy dzień. My jedziemy na wprost. Nie. Tak, na wprost. No, nie ten dom. Nie trzeba nigdzie skręcać, nie może być.
A jednak, bo... Zabujało no mi. Ciekawe co my w ogóle wieziemy. A spojrzę. Zabawki. O. Ale to jest... Ciekawa, i czekajcie, tu musimy sobie oznaczyć zjazd, który będzie tu. Tu trzeba zjechać. No. Ale dziwne. Nie chcę nam GPS działać. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam, to dla mnie trochę dziwne. Dobrze, zjechaliśmy. Na Bydgoszcz. Teraz będziemy się skręcić. To jest jakieś prace, roce do roboty. Puszczę. To jest coś budują. Wszędzie roboty podobrane, no. Ale to, że ten GPS to jest coś ciekawego, nie? No, ale jak mówię, no, zaczynamy sobie nową karierę. Zobaczymy, jak będzie nam się układać. Nawet myślę, że może będziemy bez tego. Na razie tak długo, jak będzie mi się chciało, to będziemy sobie... Chyba muszę tu skręcić, bo to jest już piła, nie? Chyba tak. Ja bym sobie skręcił. Sobie lusterko, żeby widzieć. To jest chyba... Nie, to nie jest piła. O matko święta. O matko święta. Majku, majku, ale ci dzisiaj idzie. A Jezu. Majk się zwasz trochę chyba nieogarnięty, coś chyba się nie wyspałem. I tak to jest. On się to nie boi druga. Dobra, jedziemy. O ho 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 ho. Tu był warsztat. O! My zajechaliśmy drogę, ale nic. Ładne tereny ogólnie. Ciekawe co to jest za... Co mi tutaj dali za ten... Co to za wioska, czy co jest? Nie było znaczeń żadnych, chyba się przegapiliśmy, bo... Wiem, że jadę na ręcznym, ale... To jest bardzo słaby jakiś silnik. Jakiś dany. On tak się wolno zbiera. Co z tym GPS-em? Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, naprawdę, no... Nie wyznacza drogi kompletnie. Bardzo ciekawe. Idziemy swoją drogą, która też się nie wyznaczyła, o dziwo. Nie wiem.
coś tutaj zawodziło, zepsuło się. Po nagraniu spróbuję zrobić sobie jedną trasę najwyżej i sprawdzę. Trochę mnie to niepokoi, ciekawe co będę miał tak zawsze już. No to już jest chyba tań, tak? Piła? Jeszcze nie piła. Nie piła jeszcze? Nie, nie piła. O proszę. PKS. Stoi na poboczu. I to są wszystko chyba te drogi właśnie takie dodane, bo raczej takich nie było. Ostatnio widziałem też u kogoś mapę Węgier. No masakro, tam to też się jeździ, kurka, i tak na ciekawe też drogi są, bo też nie jeździ właśnie w takich autostradach, tylko takimi drogami jakby to powiedzieć. O Jezu, robo się za nim wyłączyć, jedź! W ogóle ile ja mam tam czasu? Jeszcze 2 godziny. No, tu mi 0 pokazuje. Nie wiem, GPS mi przestał działać, nie wiem co się stało. Coś przestało działać. Trochę mnie to martwi. Ale wcześniej w pierwszym odcinku działało wszystko. Może przez to, że dodałem tą mapę RUS. Coś się pokikało. No nie, zobaczymy. Jak tak będę miał takie trasy. Musiał sobie sam pilnować drogi, no to ja zobaczę, czy sami nie wkupię wtedy szybciej ciężarówki, tylko że na krety po prostu, żeby ten... Piła. Idziemy. Te zabawki odstawić. Widzę, że ładny czas, będę miał 17 minut, około 20. Policja. Oczywiście tu skręcamy w lewo. O, jedź, jedź, jedź. Ale nie, ciężarówka się naprawdę zbiera. 9 ton tylko ma. Jakiś taki, taka, to jest jakaś... Nie wiem, co oni nam dali. Ile to ma tysięcy? A to ma już 94 tysiące tylko nie przejechana ciężarówka ma. Ale jakaś taka bardzo powolna. Jakaś lamażarna wręcz. No naprawdę. Oczywiście piła. Pozdrawiamy wszyscy z piły. O piło. Nie wiem, może ktoś poznaje te tereny. Jak ktoś mieszka w Pile z moich widzów. No i znowu roboty drogowe, oczywiście. Na szczęście tym razem bez światła. Nara będzie głośny przez chwilę, się nie będę odzywał. Słyszę, że domofon, więc... Ale będę musiał sobie... No dobra, to będzie tu. Nasz klient się spodziewa już? 3 godziny, Jezu. Dobra. Zabawki. No, proszę państwa, mamy... Chyba tu. Bo innej drogi nie widzę. Mamy ciekawe zlecenie. To będzie chyba tu. Bo tam dalej. Tak.
O, to ja kiedyś miałem tą drogę. Nie zmieściliśmy się. Kurde. No jeszcze. Jeśli nam deszcz zaczął padać. To będzie tu. Tu dokładnie. Ja kiedyś miałem tą trasę już. No. A dobra, spróbujemy zaparkować. Mam już na razie 20 minut dopiero nagrywania, więc... Walnąłem. Musi padać na złość. Dobra. Jakoś nam się udało. Proszę, chwilę mnie nie było. No i tak zakończymy swoją wizytę. To tu mam, potrzebujemy gotówki. O, bank już nam jakieś. No proszę. I poszukujemy zaświadczenia kierowcy posiadający własne ciężarówki. ITCC w Gdyni. O, a na ile banknot mam? O, na 100 tysięcy już mamy, no proszę. No to będzie ciekawa. Jeszcze zobaczymy ciężarówki dealerów. Że... aha. Mercedes mam w Kalmarę. Ale czemu ma ich? Aha. No dobrze. To będzie zapytanie chyba do was. No ale to już w następnym odcinku zobaczymy sobie, więc no cóż, dziękuję za zobaczenie odcinka, trochę pomieszanego, pokręconego. Do zobaczenia, hej, pa pa, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, hejos.